LX2 to prawie najgorsza gra studia Piranha Bytes. Zgadnijcie, co jest gorsze. Dlaczego w takim razie mam w niej już 70 godzin? Tak nudna gra kontrastuje przyjemnością eksploracji i klimatem. Miałem tego nie robić, ale jednak przygotowałem krótką recenzję gry LX2, by opowiedzieć o niej trochę od siebie i prawdopodobnie powielić zdanie recenzentów, że a to nudna, a to powtarzalna. No cóż, zaczynajmy. Grę przechodziłem za pomocą Nvidia GeForce Now, którą odkryłem na nowo po latach. O streamingu gier może powiem jeszcze kiedyś indziej. Gameplay zgrywałem z telefonu, dlatego dla was gra może wydawać się jeszcze brzydsza, ale grając na małym ekranie telefonu, jakość obrazu i płynność jest wystarczająca do komfortowego grania. Po wydarzeniach z pierwszej części bohater Jax spędza lata w jakimś domku w lesie i chilluje bombę, olewając swojego dzieciaka i kobitę. Nie pytajcie, co było w pierwszej części, prawdopodobnie niejaka fabuła. Z tego co pamiętam, to byli albowie, których trzeba było zgładzić. Infekcja postępuje już od jakiegoś czasu. Tutaj mamy nowego wroga, są nimi tak zwani niebianie, pozaziemscy kosmici z innej planety, którzy zmieniają Magallan, to nasza planeta, mutując wszystko co na ich drodze. Elex na mroczny Elex, potwory na ich niebezpieczne formy. Jeden z takich zwierzaków atakuje protagonistę, który oczywiście ma w dupie mutowanie i tylko czasem po zrobieniu generycznej misji znajdziemy go na kacu przed formatorem niebian. Główna fabuła skupia się na dwóch rzeczach. Ratowanie świata i próba wyleczenia siebie z mutacji. To pierwsze przez większość gry każdy ma gdzieś, więc nawet nie czujemy powagi sytuacji. W oczach NPC wyglądamy jak szajbus biegający po obozie, krzyczący, że koniec jest blisko. To drugie nie goni nas tak bardzo. Na spokojnie zrobimy wszystkie misje poboczne, dołączymy do jakiegoś obozu, powybijamy wszystkie moby, a Jax dalej będzie czekał na poważne zmiany mutacji do końca fabuły. Ale muszę przyznać, że z czasem nabiera to trochę sensu. Główny wątek w ogóle mnie nie interesował, a misje nie odróżniały się dużo od zadań pobocznych. Były ze trzy misje w całej grze, które mnie zainteresowały, reszta to powtarzalne idź i zabij. Bardziej przemówiły do mnie misje poboczne, też proste, ale bardziej zróżnicowane i na przykład takie przypadkowe zdarzenia, co wzoruje na innych grach, ale to krok w dobrą stronę, tylko ze słabym wykonaniem. Ja to lubię najbardziej te początkowe misje i próbę dołączenia do społeczności, ale tutaj jest ich tak dużo, że robi się to mało ważne. Tym bardziej, że możemy też skończyć grę bez dołączenia do obozu. Ja dołączyłem do każdego obozu, po czym wczytałem grę, żeby dostać achievementy. Niektóre misje są w porządku i dzięki małej skali tych zadań bardziej się z nimi utożsamiałem i dawały mi fan, ale tyle frakcji do dołączenia, a różni je tylko ubiór, można byłoby to dużo lepiej poprowadzić. Muzyka mi się po prostu nie podoba. Poziom głośności poszczególnych elementów gry był dziwnie ustawiony na starcie. Muzyka zagłuszała dialogi, a nie ma się nią co chwalić. Ściszyłem. Dźwięki otoczenia są w porządku. Odgłos broni daje poczucie uderzenia, więc tutaj dobra robota. Dubbing jest w większości do niczego. Kilka postaci jak Kaja, Zouza brzmią naturalnie. Najgorzej wypada tu główna postać. Ewidentnie aktor głosowy często nie wiedział, jakie emocje ma zagrać w danej scenie i brzmi to komicznie. Czasem w pobocznej misji bez znaczenia Jax drze mordę jak opętany, a gdy przychodzi do ważnych zmian w jego życiu, po prostu gada na luzie. Mimo to fajnie, że dali nam ten dubbing. Bez niego bym w ogóle nie zagrał. To nie Risen. Może dla niektórych kontrowersyjnie to zabrzmi, ale ja lubię system walki każdej z produkcji Piranha Bytes. W LX2 walczy mi się jeszcze przyjemniej. Czuję ten ciężar ciosów. Mogę pokonać każdego, jeśli tylko się postaram. Dla mnie to sprawiedliwy system, znany fanom już od dawna, więc dla fana to dobre. Jetpack jest przydatny i pozwoli nam zajrzeć w każde trudno dostępne miejsce. Ulepszamy go w trakcie gry. Tworzymy bronie, naboje, mikstury, rozwijamy swoją postać, zbierając doświadczenie i wydając punkty u nauczycieli i w panelu postaci. Tam go przebierzemy i uzbroimy. Ustawimy szybki dostęp na eliksiry i przeczytamy o postaciach, bestiach i zadaniach. Spojrzymy na mapę i przeniesiemy się do wcześniej odkrytego teleportu w mgnieniu oka. Sterowanie jest mniej drewniane niż zwykle, ale czuć w nim ducha tego studia. Planeta Magallan mi się podoba, to ta sama mapa co w pierwszej części, ale obozy pozmieniały się miejscami i tam gdzie kiedyś była pustynia, jest teraz las i tak dalej. Nie jest to jakiś nadzwyczajnie ładny świat, ale niektóre widoczki potrafią zachwycić i dają satysfakcję podczas eksploracji. Spotkamy wiele potworów, ciekawe ruiny budynków, skrzynki, sejfy, Elex i papierosy. A tak poważnie, to pomysł na ten świat mi odpowiada i dobrze spędza mi się w nim czas.
Podsumowując, skończyłem tę grę mając 70 godzin na Steam. Żałuję z nich około 20. Wiele powtarzalnych misji, słabe udźwiękowienie, ale za to przyjemna eksploracja i walka. Klimat świata jest gęsty i robi swoją robotę. To dla mnie słodko-gorzka produkcja i nie planuję powrotu do tej gry raczej nigdy. Czy polecam zagrać? Tak, ale szczególnie fanom, bo inny gracz prawdopodobnie szybko się od tego odbije. Dla mnie to skończony temat i czekam na kolejne gry od Piranha Bytes.